Dzień dobry, witajcie. Mam takie wrażenie, że trochę mnie tu nie było, bo już no, prawie 2 tygodnie temu wróciliśmy z Dubaju, a ja pierwszy raz siedzę przed kamerą. Ale dobra, chciałam wam pokazać, co takiego pozamawiałam, bo jakoś tak wyszło, że mieliśmy dzisiaj dzień kuriera. Przyjechała paczka z drogerii, przyjechała paczka z Apisu, przyjechały też paczki z Sinseya. Przyjechały też moje książki, jest tego wszystkiego całkiem sporo i tak stwierdziłam, że uskutecznię coś takiego jak taki lekki haul zakupowy. I tak może zacznę od tych rzeczy dziecięcych, mam na myśli dziecięce ciuchy. Torby mam dwie, ale zawartość pokażę wam tylko z jednej, dlatego że tak naprawdę mamy to już podzielone. Zamówiłam praktycznie wszystko podwójnie, a w zasadzie dwie rzeczy tylko nie są podwójnie i są to rzeczy dla Colina, czyli cała reszta mi się powtarza, więc pokażę wam właśnie to, co przygotowałam dla Colinka, bo niedługo dzień dziecka, może nie tak niedługo, ale ja robię zawsze takie zakupy na wyprzedażach, bo po prostu tak się bardziej opłaca, w sensie za jakiś tam wyznaczony przez siebie budżet mogę wtedy kupić więcej niż kupiłabym w normalnych cenach. Więc może zacznijmy od tego właśnie, co kupiłam Colinkowi. On jest za mały, żeby to oglądać, a jego mama, czyli Kama, pozdrawiam serdecznie, i tak już wszystko widziała, dlatego że uprzedziłam ją, żeby tych konkretnych rzeczy nie kupowała, bo wiem, że robi zakupy też w Sinseyu, no a nie chciałam, żeby te ciuchy się powtórzyły. I generalnie, jeżeli chodzi o ten dział dziecięcy, muszę powiedzieć, że na niego napadłam. Wysypałam teraz tu wszystko, będę wam wszystko po kolei pokazywać i nie zdziwcie się, ale praktycznie każda jedna rzecz będzie w motyw dinozaura. To zasługa mojego Andrzeja, ja wiem, że te ciuchy w dinozaury dają mu ogromną radość, dlatego zawsze jak kupuję coś dla chłopców, to kupuję też coś takiego, że wiecie, jak Andrzej ich w tym zobaczy, to żeby taka odrobina radości się w nim uruchomiła. I zacznę może od spodni, bo spodenek mam chyba tylko 3 pary. Tak, nie mam linków do tych rzeczy, ale robiłam zamówienie online, więc postaram się generalnie to, co będzie jeszcze dostępne, gdzieś tam w opisie pod filmem podlinkować. Pierwsza rzecz to są takie spodenki dresowe z takimi ładnymi tutaj fajnymi takimi przeszyciami. Wszystko w ogóle, prawie wszystko kupiłam w rozmiarze 98, czyli tak naprawdę to będą ciuchy dopiero na jesień. Tak bym powiedziała chyba, jeżeli chodzi o Colinka, ale wiecie, takie rzeczy zawsze warto zbierać z wyprzedzeniem, bo potem jak trzeba dziecku wymienić garderobę, to trochę boli. Tutaj mamy kolejne spodnie, tym razem z motywem z Jurassic Worldu. Zresztą nawet mają taką, wiecie, tą metkę, że są na licencji. Nie będę się rozwodzić tu bardzo nad tymi ciuszkami, no bo co tu opowiadać. Wydaje mi się, że większość tych rzeczy, oj, a pewnie nawet wszystkie są wykonane po prostu z bawełny. Kolejne spodenki, trzecie, chyba już ostatnie, są w takim pięknym kubusiowym kolorze, też z takim ładnym przeszyciem tu po boku. Ekstra są te ciuszki, powiem wam, że jak przyszły i je, no już je rozpakowywałam wcześniej, patrzyłam, czy wiecie, nie ma żadnych na nich uszkodzeń i odrywałam przy okazji metki, to się tak zachwycałam, że to po prostu szok. No dobra, może zacznę od, jeżeli chodzi o koszulki, bo teraz przejdziemy do tego, zacznę od takiej zwykłej, basicowej, z taką uroczą mini kieszonką. To akurat jest w rozmiarze 92 i to był, słuchajcie, 3-pak, jeszcze był taki kolor, piękny niebieski i taki bardziej musztardowy, chyba tak mogłabym powiedzieć. Bardzo ładne kolory, Colinek pięknie wygląda w żółtym, pięknie wygląda w zielonym. No więc w sumie dobrze, że te dinozaury są takie właśnie zielone. Dobra, i teraz tak, przejdziemy do jednej koszulki, albo w zasadzie może do dwóch rzeczy, które nie są w dinozaury. Już przejdziemy potem do tematu tych dinozaurów. Generalnie mówcie, co chcecie. Wiem, że fandomy są różne. Oglądam filmy z DC, ale całe moje serduszko mówi Marvel, dlatego kupiłam koszulkę z logo Marvela. No przecież to nie jest przecudowne. No wyobraźcie sobie, taki mały Boba z Marvelem na piersi. No przecież to jest cudowne. Sorry, ale uwielbiam, nie mamy dzieci, ale uwielbiam buszować po działach dziecięcych.
No i oczywiście najbardziej legitny film naszego dzieciństwa, tak chyba mogę powiedzieć, czyli Harry Potter. Kupiłam bluzę w Harry'ego Pottera. Jaki dom jest waszym ulubionym? Oczywiście, że Gryffindor, prawda? Gryffindor? Czy ktoś jest fanem Slytherinu? Nie, na pewno są fani Slytherinu, ale ostatnio się zastanawiałam, jak byliśmy w Dubaju w sklepie Harry'ego Pottera, czy w ogóle istnieją jacykolwiek fani Ravenclaw albo Hufflepuff. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli istniejecie. No dobra, a teraz raz, dwa, trzy, cztery, sześć bluzek z dinozaurem. Oczywiście w różnym wydaniu. No ale dobra, może przebrnijmy przez to szybko po kolei. Tutaj pierwsza w takie urocze mini dinozaurki z długim rękawem. To już w rozmiarze 98. Kolejna, przepiękna, takie powiedziałabym jesienne właśnie już trochę kolory. Dinozaury, cały czas będą dinozaury, słuchajcie, to koszulka jest nawet taka całkiem troszkę straszna. Ta animacja, ten nadruk tutaj jest taki, no. Mam nadzieję, że Kolinek się nie wystraszy, jak dostanie tą koszulkę od cioci. No, to jest takie cute, bo to jest takie w takiej mini dinozaurki i powiem wam, że jak kiedyś się zastanawiałam nad zrobieniem tatuażu, takiego, który by mi się bardzo kojarzył z Andrzejem, to zastanawiałam się nad takim właśnie minionim dinozaurem, dokładnie na czymś takim, jak jest na tej bluzce. Także cute na maksa. No. I tutaj mamy kolejny dinozaurek, uwaga, ale zaskoczenie. Prawda, że urocze w ogóle? Ja nie wiem, dlaczego te ciuszki są takie urocze, to chyba po prostu przez ich rozmiar. I ostatnia koszulka, taka jasna. Z T-Rexem? To jest T-Rex? Wygląda jak T-Rex. No. Tyle. Tyle, jeżeli chodzi o ciuchy. Nie ma tu za dużo co opowiadać. Wszystko było naprawdę stosunkowo tanie. Były jakieś koszulki, pojedyncze chyba sztuki, jakieś złapałam w ogóle po 10 zł. Jeszcze jakieś wyprzedażowe chyba. No, tak wydaje mi się, że żadna z tych rzeczy, jakby liczyć pojedynczo, pewnie nie była droższa niż 20 zł. Tak obstawiam, mogę się mylić. A ta bluza chyba była ciut droższa. Ale generalnie wszystkie te rzeczy były naprawdę tanie, a Sensei, trzeba to przyznać, bardzo sensowne ma te ciuchy dla dzieciaków. W sensie jakość, cena i wzory. Wszystko jest naprawdę git. Dobra, z takich zakupów, które poczyniłam stacjonarnie, to muszę wam powiedzieć, może tego nie wiecie, chociaż większość moich znajomych wie, a przecież nikt więcej tych filmów nie ogląda, ale mam fizja na punkcie tego, żeby mieć w domu zapasy produktów, których używam i Andrzejowi kończy się antyperspirant, więc kupiłam 6 takich. W Rossmanie są na promocji. Cena co prawda w sklepie nie była zmieniona, ale Katarzynka ma aplikację i wiedziałam, że cena jest niższa, więc kupiłam w internecie, próbowałam szukać gdzieś taniej, ale nigdzie nie mogłam tego znaleźć taniej niż na promocji w Rossmanie, więc kupiłam od razu 6 sztuk. To był taki pokaźny zapas. Powiem wam ogólnie rzecz biorąc, że pozamawiałam też bardzo dużo leków i w ogóle zastanawiam się, czy o lekach mogę tu mówić, ale wydaje mi się, że tak, bo wszystkie te leki są ogólnodostępne i w zasadzie część z tych rzeczy to suplementy, a nie leki. Więc tak, o, zapas ibuprofenu. Ten taki lżejszy i ten mocniejszy nie będę pokazywać, bo po co, wszyscy wiemy, czym jest ibuprom. Natomiast chciałam wam powiedzieć, że ogólnie bardzo, naprawdę bardzo się opłaca robić zakupy w tych aptekach internetowych i powiem wam, że ja nigdy nie jestem przywiązana do konkretnej apteki, robię zakupy jakby w różnych tych aptekach internetowych. Czasem jest to Zico, czasem jakieś Gemini, nie wiem jak to powiedzieć. I tak naprawdę sugeruję się tylko i wyłącznie tym, ile coś na danej stronie kosztuje. Po prostu porównuję sobie te ceny tak, żeby nie przepłacać. Wiecie, możecie kupić magnes takiej firmy, który ma takie pudełko, że no po prostu takie zwykłe pudełko, a możecie kupić magnes, który ma bajeranckie pudełko i po prostu ładniejszą etykietę, ale kosztuje 2 razy drożej tylko dlatego, że ma ładniejsze pudełko. Po co? Po co? Magnes to jest tylko magnes, prawda? No, więc pozamawiałam to naprawdę w ogromnych ilościach. Dlatego, że takie rzeczy suplementujemy. Ja przyznam się, że tak magnezu na co dzień nie biorę, bardziej łyka go Andrzej. Mam też tutaj masę witaminy C, jedną taką zwykłą. A
teraz już kupiłam te witaminy C połączone z witaminą D. Ja akurat kupiłam Rutina C, bo po prostu tak wyliczyłam sobie, że tak mi wychodzi najtaniej. Do tej pory kupowaliśmy o zwykłe takie witaminki C i witaminę D braliśmy osobno, no ale przekalkulowałam to i faktycznie jakby bardziej się opłaca kupić tabletkę, w której jest jedno i drugie. Tak. Kupiłam bardzo dużo biotyny i muszę wam w ogóle powiedzieć, że kiedyś byłam ogromną fanką biotebalu i ten biotebal brałam. Ale wiecie, biotyna to jest po prostu biotyna i tak naprawdę we wszystkich tych tabletkach, prawie wszystkich, jest dostępna ta biotyna, jakby w kapsułce jest 5 mg tego, o tak. Są też takie, w których jest 10 mg, ale pamiętajcie wtedy, że to jest coś takiego, co należy jakby... Nie możecie tego brać cały czas, o tak. Jak bierzecie tą, która ma 10 mg? Tak, 10 mg. No to wtedy musicie sobie robić przerwę od jakby tej suplementacji i na przykład, nie wiem, brać przez 3 miesiące 10, a potem przez 3 miesiące 5. Tak by wypadało. Tak mi się wydaje, że tak czytałam na opakowaniu, ale nie dam sobie ręki uciąć, więc proszę mnie nie rozliczać tak do końca z tego, co tu mówię i przeczytać sobie etykietę. Natomiast jeżeli chodzi o tą biotynę, która ma piątkę, to wydaje mi się, że ją można jak najbardziej suplementować cały czas. I kupiłam tego bardzo dużo, a słuchajcie, Biotebal kosztuje jakieś chyba 30 zł, a to kosztuje 5. 5? Dobra, może 7. Ale generalnie jest to bardzo tanie. Pokażę wam może tutaj tak, o, gdyby ktoś był zainteresowany. Biotyna Multi Effect. Biotyna jak biotyna, słuchajcie. Nie ma się czym zachwycać. No i kupiłam jeszcze, kupiłam tego oczywiście bardzo dużo, bo ja robię tak, że robię po prostu jedne konkretne zapasy raz na pół roku. Albo raz w zasadzie, nawet rzadziej niż raz na pół roku. Tak co 8 miesięcy, może co 9 robię takie duże zapasy leków. Mam elektrolity dla Andrzeja, tutaj akurat All Nutrition. One z tego co pamiętam miały smakować pomarańczą. Te, dlatego że były po prostu tanie. No i ostatnia rzecz, kwas foliowy, w tym przypadku folik, też był chyba najtańszy, nie było innego na stronie. Kupiłam sobie, bo takie rzeczy też warto suplementować. Niezależnie od tego, czy planujecie dzieci, czy nie, wiecie, zawsze warto, zawsze warto takie tabletki brać. Wiem też od mojej właśnie kuzynki, że jej nawet ginekolog polecał brać takie tabletki, mimo że brała tabletki antykoncepcyjne. Tak po prostu na wszelki wypadek i ja też z takiego założenia wychodzę, dlatego sobie ten kwas foliowy zamówiłam. Dobra, tyle o lekach, nie będziemy tutaj więcej o nich gadać. Nie wiem, czy do czego teraz przejść, bo zostały mi jeszcze książki i zostały mi kosmetyki, ale może książki, bo jest ich mniej, a kosmetyki jeszcze muszę odpakować, bo leżą w kartonie. No i teraz tak. Kupiłam książki, książki wszystkie są w tej samej, książki takie powiedzmy, żeby się dokształcić troszeczkę. Tak ogólnie rozwojowo, nie mam pojęcia jak to powiedzieć. Po prostu, wiecie, nie chcę być tak jak, że mądry Polak po szkodzie, chcę być mądra przed tym, zanim cokolwiek miałoby się wydarzyć. Dlatego kupiłam sobie kilka książek z kategorii jakichś takich poradników i innych takich. Wszystkie te książki dotyczą tej samej kategorii, a mianowicie ciąży i ewentualnego macierzyństwa. Więc tak, nie mam pojęcia, słuchajcie, czy one są godne polecenia. Mogę wam pokazać tylko, co póki co zamówiłam. Wiem, że jest coś takiego, nie pamiętam jak to się nazywało, księga ciąży chyba, co polecała mi bardzo Kama. I jak czytałam kiedyś sobie opis tej książki, to mi się bardzo podobało i na pewno jeszcze ją sobie kiedyś kupię. Natomiast to jeszcze nie czas na to, żeby kupować tą konkretną książkę, a właśnie kupiłam sobie coś takiego, co tak naprawdę powinno się przeczytać zanim chce się podejść do tematu ewentualnej ciąży. Sam tytuł zresztą o tym mówi, na przykład pierwsza książka to jest W oczekiwaniu na ciążę. Z tej serii jest kilka książek. Jest potem W oczekiwaniu na dziecko, czyli to już jest ta książka jakby docelowa dla kobiet, które są w ciąży, a nie się do ciąży ewentualnie przygotowują. Mam też tutaj coś takiego, czy mi się to przyda, słuchajcie, nie mam żadnego pojęcia, ale to jest normalnie książka, w której są też są porady i różnego rodzaju przepisy i jest to Dieta przyszłej mamy, tego samego autora, autorki. Heidi to pewnie autorka. Tak. I kupiłam sobie też
coś, co mnie bardzo zainteresowało, jeżeli chodzi o opis. Powiem wam, że jestem trochę niezadowolona, bo zamówiłam te książki i odebrałam je dzisiaj i one nie były jakby tak, może po kolei, bo się zakręciłam. Nie zamówiłam ich do domu, tylko zamówiłam ich do odbioru, je do odbioru w sklepie. Mamy obok domu Empik, papiernik by Empik i tam też można odbierać zamówienia. Nie wiedziałam tego, ale dowiedziałam się teraz, jak składałam to zamówienie, no i stwierdziłam, a dobra, po co będę brała kuriera, skoro mogę się przejść tak naprawdę w każdej chwili parę metrów za blok i sobie to odebrać. I powiem wam, że myślałam do tej pory, jak robiłam zakupy w Empiku, to tak mi się wydaje, że nawet jak odbierałam je w sklepie i jakby właśnie no, zamawiałam je do sklepu, to one były zapakowane. A teraz już zapakowane nie są i trochę te książki są brudne. Ja mam fizję na punkcie tego, żeby książki wyglądały ładnie, dlatego że w ogóle jak już mam czytać książkę, to wolę czytać swoją. I wiecie, i tak staram się o te książki dbać. A ta jest tutaj brudna, nie wiem, czy to widać, ale ja to widzę i już mnie to drażni. I to jest książka, może tak, Radość rodzenia, rozmowy o ciąży i o porodzie. Sorki, że tak się zacinam, ale strasznie mnie rozprasza to, że to jest brudne. Not cool, Empik, not cool. Nie wiem, czy to jest dobra książka dla mnie, bo kiedyś jak się zastanawiałam nad ewentualną rolą mamy, to myśl o porodzie bardzo mnie przerażała. No ale może faktycznie jest radość z rodzenia. Zobaczymy, poczytam. Nie no, żartuję sobie oczywiście. To jest książka z tego, co czytałam po opisie, w której są opisane różne, naprawdę różne przypadki, na które można się natknąć na porodówce, i te lżejsze, i te cięższe. Więc tak, kupiłam sobie. Czy to przeczytam? Nie wiem, zobaczymy. Instrukcja obsługi, ciąża instrukcji obsługi. Powiem wam, że jak odbierałam dzisiaj tą książkę, to przez chwilę się zastanawiałam, czy to jest jakiś żart i to jest taka drewniana książka dla dzieci, bo ona ma takie fioletowe tutaj, takie fioletowe cuśki. I przez chwilę się zastanawiałam, czy to jest tak, że to jest taka książeczka, wiecie, taka, która ma drewniane strony i jest tam po prostu tyle treści, co kot napłakał, ale nie. Jakby co to nie, to są po prostu jakieś takie kolorowe strony pomiędzy, które powodują, że tak to wygląda. Tak prezentuje się okładka w pełnej krasie. I mam jeszcze jedną książkę. W ogóle zdziwiłam się, że ona przyszła, bo z uwagi na tą książkę specjalnie rozbiłam zamówienie na dwie części. Mama w formie, czyli jak bez presji zadbać o siebie w ciąży i po porodzie. Tak, i ta książka, z tego co czytałam, w ogóle ma mieć swoją premierę dopiero w Dzień Kobiet. Dlatego jak robiłam to zamówienie, to stwierdziłam, że to sobie zamówię osobno, bo bałam się, że przez to, że właśnie zamawiałam tą książkę, nie przyjdą mi pozostałe. Także ogromne było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że wysłali wszystko. O, tu są też miejsca na notatki, ale fajnie. Ćwiczenia różnej maści. Powiem wam, że zaczęłam obserwować, bo to jest pani, już tak powiem, z Instagrama. Zaczęłam ją obserwować, dlatego że Karolina Stylizacji, którą też śledzę, gdzieś tam polecała content, który tworzy Marta właśnie. I zainteresowało mnie to na tyle, że stwierdziłam, że kupię. Dobra, tyle jeżeli chodzi o moje książki o ciąży, ale bo to tak głupio wyszło może ten kwas foliowy, te książki, ale jakby co to, ja nie jestem w ciąży, nie? Chciałam to ogłosić wszemi wobec, że nie jestem. I jeszcze pewnie trochę nie będę, także spokojnie. Tak po prostu chcę mieć książki pod ręką, żeby się dokształcić. Ale jeszcze słuchajcie, bo otwieram moje zamówienie z Apisu. I z Apisem też tak mam, że robię zamówienie raz na jakiś czas. I to zamówienie jest po prostu całkiem spore. I w ogóle muszę wam powiedzieć coś, z czego jestem strasznie dumna. Co to za kartki? A, pewnie mój paragon. No tak, ma to sens. Wypsikali czymś tą paczkę. Oni tak robią. No, twoja paczka pachnie Good Life. Bardzo, bardzo ładny zapach. Nie miałam jeszcze nic z tej serii. Miałam tą wersję zapachową kiedyś, która jest taką inspiracją Sea od Armaniego. Nie wiem to, czego jest inspiracją, ale pachnie bardzo ładnie. Tu mam mój paragon, natomiast mój paragon jest chyba trochę oszukańczy. Czy nie jest oszukańczy? Dlatego, że... A nie, chyba działa, chyba jest okej. Jak się zamawia przez internet i jakby się robi zamówienie w koszyku, w opisie i jest kod zniżkowy, to na zamówieniu jakby i tak widnieją te kwoty jakby przed wpisaniem kodu, co jest mega dziwne, ale widzę, że na paragonie już jest po ludzku normalnie. Więc w teorii mogłabym nawet powiedzieć,
co ile kosztowało, chociaż zamówiłam tego całkiem sporo. Nie wiem, czy widzicie, 114 pozycji. Jest to 14 pozycji, także nie wiem, czy się w tym połapię. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że jestem z siebie bardzo dumna, gdyż, bo ponieważ nauczyłam mojego Andrzeja, że to nie jest nic strasznego chłopem być i kremu do twarzy używać. Więc będą to kosmetyki dla mnie i będą kosmetyki dla Andrzejka, serio. Jestem z tego bardzo dumna, że mój chłop dał się namówić o to, żeby o swoją buzię zadbać. Ale wiecie, no panowie nie chcą tego przyznawać, natomiast czasem, zwłaszcza zimą, nawet u nich widać, że ryjek jest z deczka suchy i trzeba by nad tym podpracować. Dlatego cieszę się, że Andrzejek dał się namówić i właśnie pierwszy produkt, który tu mam, Andrzej go używa do dłoni, absolutnie nie do ciała, to jest odżywczy krem do ciała i dłoni z tej serii takiej typowo męskiej. Powiem wam, że ona obłędnie pachnie. Uwielbiam, jak Andrzej tego wieczorem używa, bo to ma naprawdę bardzo, bardzo ładny zapach. Jedyny minus tych rzeczy z pompką, chociaż wydawałoby mi się właśnie, że przez to, że mają pompkę, to będzie się jej łatwo zużywać, jest taki, że w pewnym momencie ta pompka przestaje, nie że działać, tylko ona jest jakby chyba krótsza jakby niż całe to opakowanie i potem jest tak, że niby macie ten produkt, ale ta pompka już tego nie ciągnie i Andrzej tak miał w swoim produkcie dokładnie tym, ja tak miałam w tym inspirowanym CEO Darmaniego, że musieliśmy rozciąć to opakowanie, jak chcieliśmy to zużyć do końca i przerzucić sobie te kremy do rąk do innego pojemnika. Ale nie jest to coś takiego bardzo upierdliwego. Ile kosztował ten krem, może bym wam powiedziała? Nie będę wam tego mówić, będą się tu wam wyświetlać ceny, może o tak. I tylko dodam może, że jak robiłam zamówienie, działał kod Dane i on dawał chyba minus 37%. Tak mi się wydaje, że aż tyle. Ale sprawdzę to może jeszcze. No w każdym razie ceny tutaj na Paragonie widzę, że mam spoko, bo wartość całego zamówienia to było 470 zł i faktycznie tak na Paragonie jest. Także pierwszy krem to jest właśnie kremik dla Andrzeja. Drugi produkt, o to jest produkt akurat dla mojego brata, oczyszczający tonik antybakteryjny. To jest bardzo ich popularna seria, tylko zauważyłam, że zmieniła się trochę etykieta. Ona wcześniej wyglądała inaczej, mogłabym wam pokazać, jak wyglądała wcześniej, bo mam taki w łazience, ale nie będę już stąd wstawać. I tutaj słuchajcie, jest aż 500 ml. I ile to kosztowało? Bo mogę wam powiedzieć, ile to kosztowało. Te pół litra kosztowało 30, powiedzmy, że 1 zł, 30,87. Także bardzo spoko. A powiem wam, że sama ten tonik bardzo lubię. No właśnie, mam go w swojej łazience i chyba już ponad połowę zużyłam. Z tym, że ja używam tak różnie, w zależności od tego, jakie uważam, że mam potrzeby. Czasem używam toniku takiego właśnie z tą pompką. Czasem używam po prostu mgiełki jakiejś. Drugi zamówiłam dla siebie. Tonik nawilżający hydrobalans, też 500 ml. To jest dla mnie nowość, nie używałam nigdy tego produktu. Natomiast mam wrażenie, że mam tendencję do tego, żeby swoją skórę, mimo tego, że jest całkiem, powiedziałabym, taka mieszana w kierunku tłustej, mam tendencję do tego, żeby ją przesuszać. Dlatego wzięłam sobie tonik, który ma właściwości nawilżające. Z tej serii, rewolucja w nawilżaniu, kupiłam sobie też taki booster. Tak się to nazywa. Oni to chyba nazywają koncentrat. Taki no, hialuron 4D i to jest taki ten produkt, słuchajcie, z pipetką. Mam ich kilka w łazience, bo mam ten z serii nawilżającej i właśnie z tej przeciwtrądzikowej. Więc tak, kupiłam to. Mam tu też mgiełkę, powiem wam, że bardzo się z nią lubię, to jest mgiełka, no coś takiego właśnie jak tonik do twarzy z prebiotykami i probiotykami, ona obłędnie pachnie, no naprawdę bardzo ładnie. I ogólnie z tej serii kupiłam sobie w zasadzie całą serię tych kosmetyków. Do tej pory używałam tylko właśnie mgiełki, ale ponieważ bardzo mi się podobała, to stwierdziłam, że zamówię też krem. Zaraz go może tu gdzieś odnajdę w tym moim bałaganie.
O, mam. Mam krem na dzień i krem na noc. Słuchajcie, te farfocle, które tu widzicie, to są farfocle z tych pianek i jakby ktoś chciał się czepnąć, to chciałam tylko powiedzieć, że te pianki są absolutnie takie, powiedzmy, ekologiczne, bo wrzuca się je do wanny i one się rozpuszczają, tylko to nie jest eko, jak wrzucicie je do wanny i odkręcicie kran, żeby to się rozpuściło. Lepiej to zrobić wtedy, kiedy po prostu bierzecie prysznic. No, więc tak, tutaj mam właśnie tą serię krem na noc i krem na dzień. Tak, zamówiłam sobie to, po co chciałam w zasadzie złożyć to zamówienie. Bardzo lubię serię z Revit, to jest z witaminą C i wydaje mi się, że to ma też w składzie retinol. Tak to wygląda. Wzięłam oczywiście krem na noc i krem na dzień, bo ja tak lubię używać kosmetyków jednak seriami. Zamówiłam sobie z tej serii... Co tu się wydarzyło? Od czego to odpadło? Coś mi się popsuło. Ale to się pewnie da naprawić. To jest, słuchajcie, maska odbudowująca, taka coś takiego jak krem, taki mocno nawilżający na noc z ceramidami. Tak to wygląda i słuchajcie, to jest pompka do tego kremu, tylko z niewiadomych mi przyczyn odpadła. Ale podejrzewam, że da się to naprawić, więc spróbujemy. A jak nie, to będę musiała pisać do opisu maila. Dobra. I jeszcze mam dwa kremy. Ojejku. Ten zamówiłam i słuchajcie, myślałam, że to jest krem z tej serii... z tej Acne Stop. Natomiast widzę, że nie do końca, chociaż kolor odpowiada. Krem matujący do twarzy. Czy to jest dokładnie to samo, co miałam wcześniej? Ciekawa jestem. Powiem wam, że muszę sprawdzić, bo mam ten taki właśnie typowo jakby przeciwtrądzikowy w łazience i bardzo go lubię używać, dlatego że on właśnie nie jest taki mocno świecący na skórze. Sorry, telefon mi dzwoni. Nie jest taki mocno świecący na skórze, tylko ma takie matowe wykończenie, co jest bardzo fajne wtedy, kiedy nie macie na buzi makijażu, bo się bardzo nie świecicie, ale jest też ekstra właśnie pod makijaż, dlatego że dzięki temu, że jest taki matowy, to się to tak nie ślizga wszystko na tym kremie i się nie rozjeżdża. I mam jeszcze jeden krem dotleniająco nawilżający i to też jest dla mnie nowość, tego wcześniej jeszcze nie używałam. Jestem bardzo ciekawa i powiem wam, gdyby kogoś zdziwiły te ilości, ja takich kosmetyków używam naprawdę bardzo regularnie, powiedziałabym, że praktycznie codziennie rano i codziennie wieczorem. Mam dni, kiedy mi się nie chce, przyznaję się bez bicia, ale raczej jestem dosyć regularna, a jestem takim typem osoby, która nie lubi chodzić do sklepu jakby i dokupywać sobie rzeczy na bieżąco. Ja wolę mieć rzeczy w mojej półce z zapasami i po prostu sobie wyciągać to, na co mam ochotę. Więc proszę, don't judge me. No i ostatnie dwa produkty, które tu mam, tak mi się wydaje ostatnie. Tak, jeszcze jest jakąś próbkę mi tu dorzucili. Co to jest? Biorewitalizująca maska pod oczy. Coffee shot. Coś takiego. No i dwa produkty, które tu mam, to są produkty dla Andrzeja, to jest krem wygładzający oraz serum nawilżający właśnie z tej serii męskiej. Ogólnie wiecie jak to jest, Andrzej mógłby używać tych kosmetyków co ja, ale mam takie wrażenie, że faceci bardziej skłonni są używać tych produktów wtedy, kiedy na nich jest napisane, że to jest dla mężczyzn. I Apis taką serię też wypuścił, więc zakupiłam to, bo tych produktów Andrzej właśnie używa i jesteśmy z nich oboje zadowoleni. Tak, i to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy. Widzę, że strasznie długo do was gadałam, 28 minut. To będzie długi film, dlatego nie przedłużam już. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli mielibyście jakieś pytania co do rzeczy, które zamówiłam, to śmiało piszcie w komentarzu, chętnie odpowiem. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, serduszko w komentarzu, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie.